Seminarium Życia w Duchu Świętym. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Siostry i bracia, jeśli słuchacie tej katechezy, to znaczy, że przeszliśmy razem spory kawałek drogi. Wyrzekliśmy się grzechu, skorzystaliśmy, przynajmniej niektórzy, z sakramentu pokuty i pojednania. Przyjęliśmy Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. Dziś chcemy powiedzieć o chrzcie w Duchu Świętym i darach Ducha Świętego, zwłaszcza darach nadzwyczajnych, czyli epifanijnych. Pierwszym chrztem w Duchu była Pięćdziesiątnica. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym, mówi Pan Jezus, zapowiadając ją. Pięćdziesiątnica była zdarzeniem zewnętrznym. Zgromadzeni wieczerniku widzieli języki ognia, słyszeli szum gwałtownego wiatru oraz mówienie obcymi językami. Ten chrzest w Duchu Świętym, wyrażający się przez doświadczalne zesłanie Ducha, nie utożsamiał się z chrztem jako inicjacją chrześcijańską. Do tego chrztu bowiem wzywa Piotr po skończeniu swojej mowy: nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się, mówił święty Piotr, pierwszy papież, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Istnieje, moi drodzy, podwójna droga otrzymania daru Ducha Świętego. Przez odrodzenie w Duchu Świętym, czyli chrzest w Duchu Świętym, dokonany przez zmartwychwstałego Pana oraz poprzez inicjację sakramentalną. W Dzień Zielonych Świąt chrzest w Duchu nastąpił przed chrztem sakramentalnym. W innym tekście święty Piotr, wyjaśniając sprawę chrztu poganina Korneliusza, powiedział: przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. W domu Korneliusza Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali mowy Piotra, choć nie byli jeszcze ochrzczeni. Dopiero po tym wydarzeniu święty Piotr powiedział: któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak i my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Tak czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 10. Tu również chrzest w Duchu Świętym, dar Ducha Świętego wylany na pogan, poprzedził, a nawet przygotował chrzest sakramentalny. Te dwa fragmenty Dziejów Apostolskich są najwyraźniejszymi przykładami, jak Kościół pierwszych wieków, Kościół apostolski, rozumiał chrzest w Duchu Świętym. Nie oznaczał on chrztu wodą, lecz szczególne zesłanie lub wylanie daru Ducha Świętego. Co to znaczy być ochrzczonym w Duchu? To znaczy doświadczyć wylania Ducha Świętego. Otrzymają go wszyscy w momencie chrztu, ale zmartwychwstały Chrystus, siedzący na prawicy Ojca, może go wylać przed chrztem lub także po chrzcie, jak to miało miejsce choćby w gminie efeskiej. Gdy Paweł dowiedział się, że Efezjanie przyjęli chrzest Jana, a nawet nie wiedzieli, że istnieje Duch Święty, udzielił im chrztu w imię Pana Jezusa. Był to chrzest sakramentalny, który udzielał daru Ducha. Po tym chrzcie Paweł włożył na nich ręce, a Duch Święty stąpił na nich, mówili też językami i prorokowali. Dlatego istnieje w Kościele praktyka przyzywania Ducha Świętego również na ochrzczonych. Świadczą o tym modlitwy Kościoła: o Stworzycielu Duchu przyjdź, albo przybądź Duchu Święty. Ten zwyczaj w Kościele opiera się na obietnicy samego Jezusa. Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Pan Jezus, moi drodzy, dotrzymuje słowa. Pokazują to całe Dzieje Apostolskie. Oto czwarty rozdział. Piotr i Jan po przesłuchaniu przed Sanhedrynem
który zabronił im nauczać w imię Jezusa, przybyli do swoich i opowiedzieli im, co mówili arcykapłani i starsi. Po wysłuchaniu ich mowy, bracia zaczęli się intensywnie modlić do Boga. I wtedy, jak o tym czytamy dalej w Dziejach Apostolskich, po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Napełnienie wszystkich duchem i mocą nie jest odpowiedzią na znak sakramentalny, lecz na intensywną modlitwę wspólnoty. Kandydaci do bierzmowania na mocy Chrztu Świętego posiadają już ducha, a mimo to szafarz sakramentu zwraca się do wiernych, aby błagali Boga Ojca Wszechmogącego o zesłanie ducha na mających przyjąć sakrament chrześcijańskiej dojrzałości. Czym jest modlitwa o odrodzenie w Duchu Świętym? Modlitwa ta jest błaganiem do Boga, aby ożywił udzielone nam łaski w sakramentach chrztu i bierzmowania. Czasami używamy innych określeń: modlitwa o wylanie ducha, o napełnienie Duchem Świętym, o ożywienie łask Ducha Świętego, o wyzwolenie ducha, ale najczęściej jest to oficjalna nazwa przyjęta przez Kościół. Mówimy o chrzcie w Duchu Świętym. Tak się może zdarzyć, że łaski, które otrzymaliśmy na chrzcie, są jak prezent otrzymany, ale wciąż jeszcze nie rozpakowany, odłożony na bok, może zupełnie gdzieś schowany. Człowiek cieszy się, przeczuwa, że coś ma, ale nie bardzo wie co i tego nie używa. Modlitwa o odrodzenie to rozpakowanie prezentu i wyjęcie zawartych tam darów, łask, które mogą być używane dla dobra własnego i innych. Stąd modlitwa o odrodzenie jest modlitwą o ponowne napełnienie Duchem Świętym, o to, byśmy na dziś stali się powiewem Ducha Świętego w świecie. Chrzest jest jeden. Przez ten sakrament otrzymujemy Ducha Świętego. Wciąż jednak potrzebujemy napełniać się Duchem Świętym, Jego mocą. Cały Kościół nieustannie przyzywa Ducha Świętego. Chrześcijanin może wiele razy przeżyć napełnienie Duchem Świętym, parakletem, doświadczyć dotknięcia Jego mocą. Święty Piotr w ciągu krótkiego czasu został na przykład napełniony kilka razy Duchem Świętym. Wśród możliwych znaków towarzyszących temu zjawisku najczęściej się wymienia doświadczenie pokoju i radości, uczucie konkretnej obecności Bożej, spontanicznie utożsamiane z mocą Ducha Świętego, pragnienie modlitwy, dalej odczucie mocy Bożej ogarniającej całego człowieka, wszystkie jego wymiary. Bywają łzy wynikające z wewnętrznego doświadczenia błogości, pragnienie dziękczynienia, które może wyrazić się niekiedy w modlitwie lub śpiewie w językach. Mogą pojawić się charyzmaty proroctwa, uzdrowienia i inne znaki. Oddanie życia Jezusowi, a przyjęcie Ducha Świętego. Istnieje ścisła zależność między tymi aktami. Przyjmuję Jezusa jako Pana, oddaję swoje życie Bogu mocą Ducha Świętego, a podjęty akt oddania Jezusowi sprawia, że Jezus daje mi w darze swojego Ducha Świętego. Jakie mogą być skutki odrodzenia w Duchu Świętym? U jednych nawrócenie od niewiary, obojętności do odkrycia żywego Jezusa. U innych przebudzenie z odrętwienia do żywej wiary, doprowadzenie do pełni życia w Duchu Świętym. Wyraża się to poprzez pogłębienie więzi z Jezusem, głębsze odkrycie Pisma Świętego jako słowo życia, postawa apostolska, dynamizm w ewangelizacji, otwarcie na wspólnotę, wzrost owoców Ducha Świętego, o których święty Paweł mówi w liście do Galatów, w rozdziale 5, wiersz 22,
otwarcie na dary charyzmatyczne, a dalej pełniejsze odkrycie Kościoła oraz pogłębienie więzi z Maryją. Powiedzmy zatem teraz, moi drodzy, o charyzmatach Ducha Świętego. Duch Święty, Paraklet, uzdalnia nas do służby zmierzającej do budowania Kościoła i temu służą otrzymane charyzmaty. Słowo pochodzi z języka greckiego, charis, dar, łaska, to jest dar dany darmo, niezależnie od świętości osoby, uzdalniający do służby innym ludziom, do budowania wspólnoty Kościoła. Wierne ich miłości służenie charyzmatem, drogą uświęcenia. Brak wierności temu darowi, brak pokory może doprowadzić do utraty charyzmatów. Te dary charyzmatyczne można podzielić na zwyczajne, czasem używamy określenia społeczno-krytyczne i przykładem takich darów jest fragment z pierwszego listu do Koryntian, w którym święty Paweł mówi następująco. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź dar proroctwa do stosowania zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela dla wypełnienia czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością, a kto pełni uczynki miłosierdzia, niech czyni to ochoczo. To są te dary, uzdolnienia, które każdy z nas posiada i Duch Święty uwalnia te dary, pomnaża je, żeby służyć wspólnocie, rodzinie, tam, gdzie Bóg nas posyła. Ale dzisiaj pragnę powiedzieć o darach nadzwyczajnych, inaczej mówiąc epifanijnych, a przede wszystkim o trzech: darze proroctwa, darze modlitwy w językach oraz darze uzdrawiania. Charyzmaty w świetle Pisma Świętego. Zdaniem księdza profesora Andrzeja Kowalczyka, założyciela i duchowego opiekuna wspólnoty Maranata oraz wieloletniego egzorcysty, w Piśmie Świętym Nowego Testamentu jest mowa o 19 charyzmatach, ale uważa się, że nie są to wszystkie charyzmaty, dary, jakie Duch Święty udziela wiernym. Nie wszystkie dziwne zjawiska, mówił ksiądz profesor, które występują w odnowie w Duchu Świętym, tak w Kościele katolickim, jak i w innych wyznaniach chrześcijańskich, są nadprzyrodzone. A jeśli są nadprzyrodzone, nie wszystkie muszą pochodzić od Ducha Świętego. Prorokowanie, uzdrawianie, mówienie w językach, spoczynki podobne do omdleń, mogą mieć, jego zdaniem, trzy źródła: człowieka, Ducha Świętego albo Ducha Złego. Trzeba bardzo roztropnie rozważać każdy przypadek, z którym mamy do czynienia. Ale z drugiej strony nie należy nastawiać się do zjawisk nadzwyczajnych z gruntu negatywnie, ponieważ miały one miejsce w gminach pierwotnych, o czym świadczy Pismo Święte. Powiedzmy zatem o kilku nadzwyczajnych epifanijnych darach Ducha Świętego. Modlitwa w językach. Otóż, moi drodzy, wstąpieniu Ducha Świętego na apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy towarzyszył dar modlitwy w językach, których apostołowie nie znali. Dar ten otrzymali wierzący w Jezusa w pierwotnych gminach. Robił on duże wrażenie na świadkach takiej modlitwy, u niektórych budził lęk, ale na ogół był przedmiotem pragnień. Zesłanie Ducha Świętego to podczas Zielonych Świątek łączyło się z darem modlitwy w obcych językach. Ewangelista Łukasz pisze w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich: i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Święty Paweł Apostoł mówienie w językach wymienia jako jeden z charyzmatów, nazywa go tam w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 12, darem języków, ale także wspomina o nim w innych miejscach. Jest jednak pewna różnica pomiędzy darem języków w dzień Pięćdziesiątnicy, a tym choćby znanym w gminie korynckiej.
Różnojęzyczny tłum zebrany wokół apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy rozumiał, co oni mówią, ponieważ apostołowie mówili w znanych językach, natomiast Koryntianie mówili w języku nikomu nieznanym i także sam mówiący nie wiedział, co mówi. Wróćmy znów do świętego Pawła, który pisze, wyjaśnia: starajcie się posiąść miłość, troszcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem ducha mówi rzeczy tajemne. Oraz nieco dalej, tak też i wy, jeśli pod wpływem daru języków nie wypowiadacie zrozumiałej mowy, któż pojmie to, co mówicie? Dla wielu dar języków jest pierwszym krokiem w otwarciu na działanie Ducha Świętego, poddaniu Jego inspiracji. Jest prostą modlitwą dziecka Bożego, gaworzeniem dziecka przed Ojcem. Jest modlitwą prostoty, gdzie wypowiadane dźwięki nie wyrażają konkretnych treści płynących z refleksji intelektualnej, natomiast są wyrazami uczuć miłości, tęsknoty, zaufania. Pamiętam jedno ze spotkań z seminarium, którego byłem uczestnikiem. Było to w roku 1994 i wtedy usłyszałem, jak jakaś osoba, zwracając się do mnie, mówi, że Bóg mi udziela daru modlitwy w językach. Podczas tego spotkania nic specjalnego nie czułem, nic nie potrafiłem mówić. Dopiero stopniowo, modląc się na spotkaniach modlitewnych, odkryłem, co to jest za dar i do czego służy. Ojciec Fio Mascarenhas, jezuita, nazywa ten dar modlitwą serca. Natomiast święty Paweł uważa ją za modlitwę duchem. Podobnie przychodzi duch z pomocą naszej słabości, powie święty Paweł do Rzymian w 8 rozdziale. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Apostoł narodów, chociaż posiadał ten dar, chciał, aby wszyscy umieli się modlić w językach, ale w pierwszym liście do Koryntian poucza, aby nie przeceniać tego daru. Charyzmat proroctwa. Według świętego Pawła dar proroctwa jest bardzo cennym darem i chyba wyżej go stawia niż dar i modlitwy w językach. W pierwszym liście do Koryntian pisze: starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. Proroctwo kojarzy nam się przede wszystkim z przepowiadaniem przyszłości. Otóż nie chodzi w tym wypadku o taki dar, chociaż nie jest on niemożliwy. W pierwotnej gminie istnieli prorocy, którzy ostrzegali o pewnych niebezpieczeństwach, które miały zagrozić gminie lub poszczególnym osobom. Na przykład prorok Agabos przepowiedział apostołowi Pawłowi, że będzie aresztowany w Jerozolimie. Zasadniczo jednak charyzmat proroctwa polega na przekazywaniu pochodzących od Ducha Świętego słów pociechy i zachęty do dobrego. Święty Paweł tak określa cel proroctwa: ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Prawdziwe proroctwo powinno być skierowane do konkretnego odbiorcy, a ten powinien zrozumieć, że jest ono właśnie dla niego. Prorok nie musi dokładnie określać danego odbiorcy. Powinno ono być po prostu dla niego czytelne. Nigdy nie są to rozkazy. Proroctwa mogą być niekiedy wypowiadane w języku niezrozumiałym, czyli za pośrednictwem glosolalii. W takim przypadku Duch Święty daje tej samej osobie albo komuś innemu dar tłumaczenia tego języka. Trzeba tu powiedzieć, że mogą zdarzać się i zdarzają się we wspólnotach proroctwa fałszywe albo nie w pełni pochodzące od Boga. Kiedy na przykład osoba prorokująca dołącza do słów Bożych świadomie lub częściej może nieświadomie swoje własne przesłania. Dlatego proroctwa powinny być rozeznawane przez wspólnotę i jej pasterza, kapłana. Owocem prawdziwego proroctwa jest zawsze miłość, radość i pokój, natomiast fałszywe proroctwo przynosi smutek i rozbija jedność wspólnoty. Należy zdawać sobie sprawę z tego,
że niekiedy zły duch, wykorzystując próżność, emocjonalność albo wpływ, jaki miał na danego człowieka poprzednio, na przykład poprzez trzymanie tego człowieka w grzechu, może go zwodzić fałszywymi widzeniami i natchnieniami pod pozorami dobra. Niezawodną metodą uniknięcia zwiedzeń przez ducha kłamstwa jest kierownictwo duchowe i poddawanie wszelkich natchnień, przesłań, proroctw spowiednikowi. Dobrze to widać w przypadku świętej siostry Faustyny, która jest posłuszna kapłanom, swoim spowiednikom. Przejdźmy jeszcze do daru uzdrawiania. Wiemy, że Jezus nie tylko uzdrawiał, ale również polecił swoim uczniom, swoim apostołom, by uzdrawiali. Powiedział do nich: uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Uzdrawianie miało według niego być znakiem duchowego odrodzenia przez Chrzest Święty. W Ewangelii według świętego Marka czytamy następujące słowa: tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Charyzmat uzdrawiania łączy się ściśle z wiarą we wszechmoc Boga i w słowo Jezusa, który zapewniał nas o mocy modlitwy. O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Osoba, która posiada ten charyzmat, nie boi się modlić o uzdrowienie z najcięższej nawet choroby. Ma w sobie empatię, ale przede wszystkim wie, że to nie ona uzdrawia, ale Bóg. Taka osoba jest najczęściej prowadzona drogą wewnętrznego oczyszczenia, drogą pokory i drogą wzrostu w wierze. Charyzmat objawia się w działaniu. Kiedy modlitwa przynosi owoce, znaczy to, że Bóg obdarzył daną osobę charyzmatem. Kto weryfikuje charyzmaty? Nie ta osoba, która uważa, że ma taki dar, ale wspólnota z kapłanem, której charyzmat ma służyć. Pasterze Kościoła. Jak rozróżnić charyzmat prawdziwy od fałszywego? Po owocach ich poznacie. Jeżeli chodzi o proroctwa, nie mogą się one przede wszystkim sprzeciwiać Pismu Świętemu ani nauce Kościoła. Proroctwa z inspiracji Ducha Świętego nigdy nie są skierowane przeciwko jakiejś konkretnej osobie. Nigdy nie mają na celu poniżenie lub potępienie kogoś, ale mają według świętego Pawła służyć zbudowaniu. Wszystko niech służy zbudowaniu. 1 Koryntian, 14 rozdział, wiersz 26. Można by zadać, moi kochani, pytanie, czy w XXI wieku charyzmaty nadzwyczajne, których występowanie w pierwszych wiekach Kościoła było konieczne, są dzisiaj potrzebne. Jezus nie tylko nauczał, ale czynił cuda. Dziełami pełnymi mocy udowadniał, że jest Synem Bożym. Moc czynienia cudów dał apostołom. Pamiętacie te słowa, kiedy Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Święty Marek, 10 rozdział, wiersz 1. U Mateusza w rozdziale 10, w wierszu 7 i 8 nakaz głoszenia dobrej nowiny łączy się z nakazem uzdrawiania. Idźcie i głoście. Bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Charyzmaty były potrzebne nawróconym na chrześcijaństwo. Niektórzy uważają, że charyzmaty miały towarzyszyć Kościołowi tylko w okresie działania apostołów, kiedy Kościół wchodził w historię świata, a zatem potrzebował szczególnych znaków na udowodnienie swojego boskiego pochodzenia. Ale trzeba powiedzieć, że charyzmaty są konieczne także dzisiaj dla współczesnego świata, w dzisiejszym Kościele, ponieważ dziś, podobnie jak w czasach apostolskich, walczymy z potężnymi złymi duchami.
dla których mądrość i moc ludzka nie są straszne, a jedynie oręż Boży. Święty Paweł powie, nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie też na siebie pełną zbroję Bożą. Chrystus nie łączył charyzmatów tylko z działalnością apostołów, ale zwrócił się do apostołów, do uczniów oraz ich następców. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk. I jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Chrystus wyraźnie łączy głoszenie Ewangelii ze znakami mocy Bożej w każdym czasie. Współczesny teolog włoski Serafino Falvo pisze: dzieło rozpoczęte słowem i mocą cudów nie może być prowadzone dalej innym sposobem i innymi środkami. Chrystus jest wciąż ten sam, wczoraj, dziś i w ciągu wieków. To, co czynił Chrystus historyczny, nie może różnić się od tego, czego dokonuje Chrystus mistyczny. I na koniec, co jest ważne, aby przyjąć odrodzenie w Duchu Świętym, odwrócić się od grzechu, uwierzyć w dobrą nowinę, że Jezus umarł za mnie na krzyżu, że zmartwychwstał, dał nam swojego ducha i że ja mogę go otrzymać. Oddać swoje życie Jezusowi, przyjąć go jako Pana, mieć świadomość własnej bezradności i słabości, być jak dziecko, z prostotą i ufnością, mieć w sobie pragnienie ogarnięcia nas przez Bożego Ducha w całości, nie stawiać Bogu żadnych ograniczeń, nie porównywać się z innymi, prosić wytrwale. O tym, w jaki sposób możemy przystąpić do modlitwy o odrodzenie, o chrzest w Duchu Świętym, powiem podczas następnej katechezy. A dziś jeszcze pomódlmy się słowami modlitwy, której autorem jest ojciec Józef Kozłowski, jezuita. Duchu Święty, zapragnąłem Cię nad życie. Rozogniłeś mnie Twym pragnieniem. Teraz ugaś wodą z Twego źródła. Duchu Święty, przyjdź i wypełnij sobą moje serce i życie całe. Udziel mi Twoich darów, daru męstwa, rozumu i roztropności, daru bojaźni Bożej i pobożności, daru rady i rozpoznania duchowego. Udziel mi charyzmatów koniecznych do posługi w Kościele, charyzmatu proroctwa, uzdrawiania i uwalniania od złego, daru modlitwy w językach i ich tłumaczenia. Napełnij mnie duchem bojaźni swojej, duchem miłości i roztropności. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.